tym roku chcę powiedzieć coś o MongoDB. Jak się nazywam? Nazywam się tak samo jak w zeszłym roku, jak to zwykło mówić w Dozy. Jestem o rok starszy i pewnie znowu nie widać. Więc w tym roku lecimy z MongoDB. Mam tylko pół godziny. O, włączę sobie. O, więc mam tylko pół godziny i nie mam pojęcia, w jaki sposób się zmieszczę w tym czasie. Więc zacznijmy od razu. MongoDB. Czym jest MongoDB? Na samym początku musimy sobie powiedzieć, że MongoDB, poza tym, że jest skalowalna, poza tym, że jest super wydajna, to jest bazą danych NoSQL. Czyli od razu wiemy, że jest to tak zwana baza danych nierelacyjna i od razu wybucha nam głowa, ponieważ od samego początku uczyliśmy się relacji, tam krotki, indeksy, joiny i to było takie piękne. I wszyscy tego używali i w tym momencie mówimy nie, wypad, koniec z relacjami. Więc generalnie head explode. I dzisiaj postaram się wam trochę przybliżyć MongoDB i powiedzieć, że to wcale nie jest takie trudne, że to jest nawet fajniejsze od relacji i możecie zrobić dużo ciekawszych rzeczy, które w bazach relacyjnych po prostu bardzo ciężko ogarnąć. Więc zacznijmy od samego początku, czyli od tego, jaka jest struktura danych w środku naszej bazy. Najbardziej podstawowym elementem jest tak zwany dokument. MongoDB jest bazą dokumentową, która w środku przechowuje takie obiekciki, których struktura generalnie to jest JSON. Więc tak jak sobie tutaj widzicie, mamy sobie jakieś pola, w środku są jakieś wartości i tak wyglądają pojedyncze elementy w środku naszej bazy danych. Czyli nie mamy tabelki, nie mamy kolumn, wygląda to tak. Najciekawsze jest to, że te pola, te dokumenty nie mają żadnej zdefiniowanej przez kogoś z góry struktury. Sami ustalamy, jak może wyglądać taki obiekcik. Tak jak widzicie, możemy mieć tu zagnieżdżenia obiektów, możemy mieć w środku tablicę, więc mamy tutaj pełną dowolność. I tutaj już właśnie zaczyna się to, dlaczego MongoDB jest takie fajne, bo mamy bardziej rozbudowane obiekty w środku naszego dokumentu. Oczywiście obiekty mogą być zagłębione tak głęboko, jak tylko chcemy, więc możemy sobie taką drobną incepcję tutaj zrobić. Co jest ważne, ciągle wam pokazywałem Object ID i czym jest ten Object ID? W MongoDB nie musimy się martwić tym, że nasze dokumenty w bazie danych nie mają jakiegoś primary key, powiedzmy. On jest tworzony automatycznie. Dodając do bazy danych dowolny dokument, MongoDB tworzy, przypisuje mu takie ID, które na pewno będzie unikalne i w ogóle nie musimy się tym martwić. Co jest ciekawe, możemy sami powiedzieć mu, co to ma być za zawartość. Jeżeli mamy jakąś unikalną nazwę, powiedzmy, użytkownika czy czegoś takiego, to możemy, żeby nie tracić miejsca, po prostu stwierdzić, że ona będzie naszym kluczem głównym. Więc Object ID jest fajne. Używanie samego Object ID, tego wbudowanego, które generuje nam Mongo, jest o tyle ciekawe, że tam w środku jest timestamp. I jak na przykład potrzebujemy takie pole typu addTime czy coś takiego, to nie musimy go używać, bo de facto możemy sobie to wyciągnąć z Object ID, więc automatycznie mniej miejsca nam to zajmuje w bazie danych. Lećmy dalej. Dokument, tak jak mówiłem, jest to JSON. De facto na dysku jest zapisywany jako binary JSON. Jest to o tyle fajne, że to nie jest ciąg znaków tylko. Czyli liczby stają się intami gdzieś tam w bazie danych, jakieś daty są obiektami date i tak dalej, więc to jest super sprawa, poza tym jest to szybsze. Kolejna sprawa to pojedynczy dokument może mieć maksymalnie 16 mega. No mi się nie udało jeszcze zrobić tak dużych dokumentów, ale możecie to zrobić. No i to pole podkreśnik ID, które jest primary key i ono zawsze musi wystąpić w każdym obiekcie, tego nie jesteśmy w każdym dokumencie tego nie jesteśmy w stanie zmienić. I takie dokumenty, one są składane, przechowywane w poszczególnych kolekcjach. Czyli w bazie danych możemy mieć wiele kolekcji i w środku tych kolekcji mamy dokumenty. Odpowiednikiem kolekcji kolekcja jest odpowiednikiem tabelki ze standardowej relacyjnej bazy danych. Fajną opcją do kolekcji jest to, że możemy
stwierdzić, że ona ma mieć konkretny rozmiar. Powiedzmy, stwierdzamy, że MongoDB ma kolekcję logs i ma być tam 10 tysięcy wpisów. No i koniec, nie musimy się martwić, dopisujemy sobie tylko logi, a baza danych sama nam obcina, jak jest za dużo danych. Super sprawa, często się przydaje. No i oczywiście baza danych, czyli mamy bazę danych, w środku bazy są kolekcje, no i w kolekcjach są dokumenty. Tak wygląda cała struktura. I co jest świetne, możemy w bazie danych trzymać pliki. Normalnie w przypadku na przykład MySQL-a to generalnie jest taktyczny strzał w głowę w pakowaniu sobie plików do bazy danych. Natomiast w MongoDB jest to rozwiązane bardzo dobrze. Pliki są w przypadku GridFS-a, bo tak się to nazywa, pliki są dzielone na części i wpakowywane właśnie do pojedynczych obiektów. I to jest o tyle fajne, że jeżeli na przykład mamy streaming muzyki, to standardowo przeglądarka pyta się wam od pewnego momentu do następnego o część danych i odpytuje za każdym razem po trochu. Więc MongoDB niemalże obsługuje to automatycznie, ponieważ te pliki są podzielone na małe części 16-megowe i przetrzymywane w bazie, więc na przykład do streamingu danych pakowanie plików do Mongo wychodzi super i produkcyjne są takie rozwiązania, które tak to rozwiązują. Struktura danych, mniej więcej wiemy, jak wygląda Mongo w środku. Spróbujmy polecieć dalej, czyli porozmawiać o komunikacji, no bo to jak sama nazwa wskazuje, to jest NoSQL, tak? Not only SQL, czyli w MongoDB musimy zapomnieć o tym, czego się nauczyliśmy. SQL tam nie istnieje, na szczęście. Żeby się skomunikować z Mongo, możemy to oczywiście zrobić spod konsoli klientem, albo możemy użyć jakiegoś sterownika. Jest to o tyle dobrze rozwijana baza danych, że te języki, które tutaj wam zapisałem, są do nich sterowniki oficjalnie rozwijane przez producenta MongoDB, więc wszystkie do tych języków wszystkie najnowsze zmiany wchodzą od razu do tych sterowników, więc nie musimy się bawić w jakieś tam czekanie na społeczność, tylko na pewno sam producent też to będzie rozwijał. Większość języków, nie wiem, chyba że ktoś pisze w jakimś, nie wiem, czy w jakichś dziwnych językach, to dwóch programów. A jest sterownik do Pascala, tylko tworzy go społeczność. Pewnie jeden z dwóch programistów Pascala go tak zwany to. Więc przejdźmy teraz już do samej komunikacji z Mongo. Przejdźmy do standardowego CRUDA. Pozwolę sobie użyć konsoli teraz, żeby było bardziej nerdowsko. Jeszcze spróbujemy zrobić, żeby było coś widać. Pewnie nic nie widać, nie? Jest dość dużo? Okej, okay, super. Więc tak, mam ściągę. Jakby nie było, że nie potrafię pisać, bo znając życie to... Jako, że Władca Pierścieni i Hobbit są teraz znowu modne, więc pobawimy się w coś takiego. Na samym początku spróbujemy dodać jedną postać do naszej bazy danych. Jak widzicie, dodajemy sobie Bilbo Bagginsa. Od razu wiadomo, o co chodzi. Tak? Struktura jest tak jasna, że po prostu jedno wyświetlenie od razu nam mówi, co to się dzieje w środku. Widzimy, że Bilbo mieszka w Shire i walczy mieczem. Super. Doszło do bazy danych. Koniec. Dodajemy sobie Bilbo Bagginsa. Mieliśmy już, no to zupełnie oczywiście Froda, żeby nie był smutny. Wygląda to zupełnie identycznie. Więc generalnie komenda insert i po niej zwykły JSON wam dodaje wpis do bazy danych. Nic więcej. Super proste. Oczywiście możemy sobie wyszukać coś. Czyli w tej chwili, jeżeli byśmy byli Gollumem i mieli taką bazę danych, tak, zamiast krzyczeć, zrobilibyśmy coś takiego. I od razu widzicie, że znaleźliśmy i Bilba, i Froda, no bo nazwisko jest to samo.
I od razu zauważyliście pewnie, że to ID nam się dodało, mimo to, że wcześniej go nie mieliśmy. Więc cała baza danych za nas ogarnęła to primary key. Tak jak widzicie, wyszukiwanie też jest złożone z JSON-a. I tak jak widzicie, odwołujemy się bardziej jak w przypadku języka programowania do bazy danych. Tak? Mamy DB, characters, czyli to jest nasza kolekcja, find i wrzucamy mu JSON-a i wszystko działa. Oczywiście możemy wyszukiwać bardziej skomplikowane rzeczy. Czyli jakbyśmy chcieli znaleźć Froda, to podajemy, że chcemy znaleźć nazwisko i imię, prawda? Czyli tutaj nie mamy ograniczeń, możemy dowolne warunki tutaj sobie wrzucać. I teraz jeszcze wam pokażę, w jaki sposób odnosić się do zagnieżdżonych obiektów. Bo jak pewnie pamiętacie, że jeszcze zrobię tak. Zaraz powiem, co zrobiłem. O. Tak jak widzicie, odwołaliśmy się teraz do zagnieżdżonego obiektu. Wyszukujemy po location. Czyli stawiamy sobie kropeczkę. Znowu, jakbyśmy programowali. Koniec filozofii. Co jest bardzo fajne, co często stosujemy w normalnych bazach danych, to jest wyciąganie części dokumentu, tak? Jak sobie w SQL-u wrzucacie selecta, to chcecie, żeby wam na przykład nie zwrócił całej tabelki, tylko obciął jej kawałki. Tutaj oczywiście też możemy to zrobić. Tak, wyciągnęliśmy sobie wszystkich z Shire, ale details location false, czyli nie wyświetliło nam skąd są, tak? Bo już wiemy, bo sobie robiliśmy to w selekcie. Równie dobrze możemy mu kazać całych detailsów nie wyciągać. I wtedy mamy tylko podstawowe informacje. Z drugiej strony możemy zrobić odwrotnie i pokazać tylko detailsy. Więc ID zawsze jest wypluwane. Chyba że mu każemy, damy ID false, to wtedy wam go nie pokażę. Dobra, lecę dalej, bo znowu nie mam czasu. Jutro będzie jakiś, mam drugi punkt programu, w którym być może pokażę trochę więcej, jak będziecie chcieli. Proszę. Nie jest godzina 15? To co? Bo dzisiaj masz po godzinie 15. Godzinie 15. Super. Ty chciałeś możesz się rozgadać, Mateusz. Yes. Ty chciałeś godzinę na ten wieczór. Więc zanudzę was. Możemy także, tak jak zauważyliście, find wszystko i name 1, czy true nie ma znaczenia, czyli wyciągamy tylko name'a, a ostatni parametr to jest orderowanie, czyli możemy sobie posortować po name. Standardowa opcja, możemy zrobić tak, czyli sortujemy, chyba coś nie wyszło. Jak zwykle. Ale powinno być. Czy masz dwa razy name'a? Mam, bo wyciągam. No popatrz. Znaczy wyciągasz. Find names. Co ja tu zrobiłem? Słuchajcie, nie będę nad tym myślał, bo pewnie to jest coś tak prostego, a ja się po prostu denerwuję, bo jest u was tak strasznie dużo, co mnie cieszy. I pokażę to jutro, jak będę wiedział, co chodzi. Okej. Więc robiłem to pretty, popatrzcie, mamy find limit 1, czyli de facto ten find zwraca nam kursor. Domyślnie ja wypluwam go cały na ekran, ale mogę robić limitowanie takich wyników, tak? Wyciągam sobie tylko jedną rzecz z tego finda, albo dwie. Równie dobrze mogę paginować, czyli na przykład robić jakieś skipy. Odwrotnie. Pomijam jeden wynik i potem pokazuję dwa. Tak, czyli operujemy bardziej jak na języku, jak na jakichś obiektach. Tak? To nie jest jakieś dziwne przekładanie naszego programowania, tego co programujemy codziennie na jakieś totalnie niestworzone SQL-owe rzeczy, tylko robimy to, co robimy normalnie każdego dnia, programując sobie coś.
Więc tak, to jest dodawanie i czytanie od razu wam pokazałem, bo się rozpędziłem. Tutaj mam takie fajne operatory, ich jest bardzo dużo, ja nie będę tego wszystkiego pokazywał, ale chodzi mi o to, że macie tak duże możliwości w tym języku, że on w ogóle was nie ogranicza. Oczywiście macie jakieś standardowe operacje binarne, zamiast równa się dajecie GT, tak? Równa się greater than, no tak, zamiast równa się. Łapam was. Czemu nikt nie krzyczy, że gadam głupoty? Więc zdążyliśmy, na szybko się zorientować. Okej. Okay. Więc tych operatorów jest sporo. Ja będę starał się je przybliżyć jutro na warsztatach, bo tutaj nie będę was zanudzał po prostu jakimś klepaniem w konsoli. Przejdźmy dalej. Aktualizację muszę wam pokazać, bo jakbyście jutro coś zrobili bez tego, bez tej wiedzy. Więc możemy wrzucać oczywiście update'y. Są one tak samo proste i tak samo ładnie wyglądają jak cała reszta. Co ja tutaj robię? Update'uję wszystkich ludzi z Shire i ustawiam im dodatkowe pole test, w którym będzie jedynka. To widać automatycznie. Tu nawet nie trzeba tego tłumaczyć. To jest tak proste, że prostsze być nie może po prostu. I teraz wyciągniemy sobie ludzi z Shire. Żebyście widzieli, że was chcę zrobić w konia. Popatrzcie, co się stało. Mamy dwóch ludzi z Shire, a zaktualizował się tylko jeden. Dlaczego? Dlatego, że MongoDB w update'cie ma coś takiego dziwnego, że domyślnie update'uje tylko jeden najwcześniej znaleziony dokument. Oczywiście możemy to zmienić, żeby nie było, że to jakaś niedoróbka, to nie Microsoft. Więc jeżeli damy taką, w trzeciej opcji damy multi-true, to automatycznie zupdate'uje wszystko, co znajdzie. Czyli w tej chwili, jak wyszukujemy, to zauważcie, że już oba obiekty mają to dodatkowe pole. Co więcej, możemy pakować do update'ów JavaScripta. Nie rozumiem tego, w ogóle nie rozumiem tej całej teraz ewolucji JavaScripta. To jest tak straszny język, ale można. Więc tutaj wrzucam do tego pola test jakąś tam randomową liczbę. I znowu wam pokazuję, że was robię w konia. Ponieważ ważne jest to, że ten JavaScript, który użyliśmy, on wywołuje się raz przy uruchomieniu danego polecenia. Czyli jeżeli pakujemy jakiegoś update'a z JavaScriptem, to ten JavaScript pierwszy jest wykonywany, a później jest robione to polecenie. Oczywiście da się to zrobić, żeby ten JavaScript był wykonywany za każdym razem, bo pewnie byście mnie zamęczyli, jak to zrobić, więc już wam pokazuję. Wyszukujemy sobie wszystko. Dla każdego wyniku mamy funkcję. No, czysty JavaScript. Robimy sobie rounda na tym teście, ten obiekt, który nam zwróciło, i update'ujemy sobie ten obiekt w bazie danych. I teraz wyciągając to, może zrobimy tak. Find, wyciągniemy tylko test. Tak, i teraz widzicie, że za każdym razem był wynik inny. Czyli generalnie możecie pakować do Mongo JavaScripta i to jest główny język, w którym się tam operuje, jeżeli potrzeba. I trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Popatrzcie, zawsze jak tutaj robię update'a, to tutaj robię coś takiego jak set, tak? Czyli każę mu coś ustawić. Co by było, gdyby tego nie zrobić? No to przekonajmy się. Pamiętajcie, że daję bez multi-true, czyli zupdate'uję tylko jeden obiekt. Dokument. Tak, ktoś powiedział. Może cały dokument zostanie zmieniony. Dokładnie tak. On z...
znajdujemy tylko jednego gościa z Shire'a, a powinniśmy mieć dwóch. Tak? Więc jak wyciągniemy sobie powiedzmy. Pokażę wam przy okazji dodatkową rzecz. Jak rozumiem, wiecie, co chcę zrobić, tak? Nie? Staram się wyciągnąć z bazy danych wszystkie dokumenty, które nie mają nazwy. Bo jak pewnie już zauważyliście wcześniej, każdy z tych obiektów miał inną strukturę. To być może za mało to podkreśliłem, więc może zrobię fajna, takiego bardziej dokładnego, żebyście zauważyli. Popatrzcie. Tutaj mamy, kogo tu mamy? Tu mamy Froda, który ma location i ma weapons. A tutaj mamy na przykład Gandalfa, który nie ma location. I tutaj mamy testa, którego teraz zrobiliśmy brzydkiego. Gdzieś się na pewno zgubił. Drugie do. No, bo jest w jednej linijce. Więc każdy dokument de facto może być inny. Jak sobie zrobicie tam totalny burdel, to wasza sprawa. Mogę wam na to pozwolić, ale... No, i co jest mega fajne? Pokazywałem wam tam tablice, że są w środku, prawda? Można zrobić coś takiego, że wyszukujemy po całych tablicach. Czyli teraz wyszukujemy wszystkich naszych bohaterów, którzy walczą mieczem. Czego nie zrobiłem? Nie dodałem. Nie zamknąłem sobie. Skopiujmy. Dominik, jak dobrze, że ty mi dajesz więcej czasu. Wiedziałem, że tak będzie. Popatrzcie, wyciągnęliśmy sobie wszystkich userów, którzy walczą mieczem, mimo to, że to jest tablica. Czyli szukamy wewnątrz tablic. Kolejna sprawa, którą, jak zrozumiecie Mongo, to stwierdzicie, że to jest najlepszy sposób wyszukiwania na świecie. Pomyślcie sobie, że macie Enuma w bazie danych i on może mieć wiele wartości. Head explode. Poszukaliśmy sobie, poaktualizowaliśmy sobie, więc teraz sobie usuńmy. Jest to generalnie tak samo proste jak wszystko inne, czyli po prostu zamiast find dajemy remove i mamy standardowy sposób, zamiast wyszukiwać usuwamy. I teraz nie znajdziemy już nikogo z Shire. O. A to update jest, Boże. Źle mi chodzi to wpisanie w konsoli przy ludziach. Popatrzcie, widzicie, teraz nie mamy, tutaj mamy tylko trzy obiekty i nie mamy nikogo z Shire. Proste. Dobra, lecimy dalej, dość tego przynudzenia. Aktualizację mieliśmy. Operatory aktualizacji. Pokazywałem wam seta. Możecie usuwać pola, możecie je renejmować, możecie inkrementować jakieś wartości i macie całą opcję do, dużo opcji do operacji z tablicami. Czyli samo Mongo wam mówi, używajcie tablic. Możecie dodać do tablicy, możecie usunąć, możecie zrobić wszystko z tymi tablicami z poziomu zapytania, z poziomu update'a. Kosmos. Tak. Czyli podstawowe rzeczy z komunikacji mamy omówione. Jeszcze jest jedna rzecz, która jest świetna i to jest agregacja. Ale o agregacji w Mongo mógłbym mówić kolejne 2 godziny, więc pominę. Jako, że to ma być taki wstęp do tego wszystkiego. Generalnie pomyślcie sobie, że robicie sobie w SQL-u jakiegoś grupa i na wynikach jeszcze robicie grupa i na jeszcze jednych wynikach znowu robicie grupa i na przykład robicie 4 poziomy grupowania. W MongoDB jest to możliwe. I robi to się tak, więc pokażę to jutro na warsztatach. Lećmy dalej. Dlaczego MongoDB jest tak dobrze sprawuje się
przy bardzo wysokich obciążeniach. Pierwsza sprawa to oczywiście są indeksy. Każda baza danych używa indeksów. Tylko tutaj jest tego dużo. Może dlatego to tak dobrze działa. Najbardziej podstawowy podział to jest podział na to, że mamy ID i to jest automatycznie indeksowane pole. Oraz mamy wszystkie dodatkowe indeksy, które sobie utworzymy, to są tak zwane secondary index. I to jest taki podział, który wymyśliło sobie samo Mongo. Możemy stawiać indeksy na różnych danych. Jeżeli mamy tablicę w polu, na którym stawiamy sobie indeks, to jest tak zwany indeks multi-key. Czyli każdy element w tablicy jest zaindeksowany. Czyli to nam dodaje kolejnego speed-upa do wyszukiwania na tablicach. I robi to się bardzo często i jest to naprawdę świetne. Indeksy typu compound. Pomyślcie sobie, że stawiacie sobie indeks na kilku polach. Tak samo jak w SQL-u normalnie możecie sobie zaindeksować w jednym indeksie 3-4 pola. Tutaj możecie to zrobić tak samo. No i indeksy geo, czyli jeżeli macie gdzieś w bazie danych jakieś sprawy związane z lokalizacją, to stawiacie sobie indeksa geo. I co jest piękne, możecie powiedzieć na przykład Mongo, żeby wam znalazło elementy, które znajdują się w kole o promieniu ileś to tam od danego punktu. I Mongo to domyślnie obsługuje. W kole, w kwadracie, w odległość, wszystko działa. I co jest jeszcze fajne, to Mongo dodaje wam dodatkowe funkcje do indeksów. Możecie utworzyć sobie indeks, który na przykład jest tylko na tylko indeksuje się do pól, które istnieją. Najprosty przykład. Macie w bazie danych użytkowników w waszym systemie jakimś webowym. Niektórzy logują się przez Face'a. I niektórzy mają ID Facebooka, a niektórzy nie mają. Więc kładziemy sobie indeks na ID z Facebooka i każemy mu być takim indeksem rzadkim. I wtedy on indeksuje nam tylko te dokumenty, które mają to ID, dzięki czemu ten indeks nie rośnie niepotrzebnie. Bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz to są indeksy TTL, w których ustawiamy sobie czas życia konkretnego obiektu. Powiedzmy, znowu mamy logi i stwierdzamy, że po miesiącu logi się mają dropować. No i się dropują. MongoDB ma osobny proces w tle, który nam będzie usuwać te zbyt stare logi. No i coś bardzo fajnego, na co wszyscy ludzie, którzy używają MySQL-a narzekają, to jest to, że MySQL orderuje logi tylko w jedną, orderuje indeksy tylko w jedną stronę. Czyli jeżeli na przykład sortujecie sobie coś w kierunku malejącym, to macie problem, bo de facto w MySQL-u wygląda to tak, że w kierunku rosnącym, sorry. Czyli MySQL wam to wyciąga i odwraca. I to dlatego działa wolno, a w Mongo możecie sobie ustawić kierunek indeksu, więc macie jeszcze boost na samym sortowaniu. I tutaj wam pokazałem właśnie taki jeden indeks, w jaki sposób się to robi. Znowu prosta sprawa. I stawiamy sobie indeks na dwóch polach i on jest sortowany, pole field jest sortowanie rosnąco, a dream jest sortowane malejąco. I co jest najważniejsze, możecie postawić indeks na dowolnym polu w bazie danych, to znaczy w dokumencie. Nieważne jak głęboko, w którym miejscu, co to jest za typ, to wszystko działa. I tutaj właśnie pokazałem ten jak się wstawia taki indeks, który jest rzadki, który leży tylko na jakimś ID. Dobra, lecimy dalej. Droga na dysk twardy, czyli to, co każdy miś bardzo lubi, czyli wchodzimy we flaki MongoDB. Dlaczego zrobiłem osobny punkt? Ponieważ Mongo zachowuje się zupełnie inaczej niż standardowe bazy danych. I podzielmy sobie RAM i dysk twardy. Dane leżą w RAMie i na dysku. Oczywiście nie wszystkie są pakowane do RAMu, tylko te, których używamy. I w każdym bądź razie Mongo ma tak jest zbudowane, że zapisuje rzeczy z RAMu na dysk co minutę. Czyli już powinienem krzyczeć, o Boże, minuta czasu, mój trylion logów pójdzie w kosmos, jak mi padnie prąd. Tak. Jeżeli w MongoDB nie byłoby coś takiego jak dziennik. Podczas zapisu
pakujecie swoje dane do RAMu i równocześnie on zapisuje te operacje do dziennika. I co 100 milisekund ten dziennik jest jeszcze pakowany na dysk. Więc teraz jak wam wyłączy prąd, czy ktoś, nie wiem, ktoś nie doniesie w wiaderku prądu, to wtedy macie ten dziennik, w którym de facto możecie sobie odtworzyć to, co jeszcze było w ramie, a jeszcze nie poleciało na dysk. Więc 100 milisekund to jest już dużo fajniejsza wartość niż jedna minuta. Co ciekawe, można to oczywiście przekonfigurować tak, żeby co 2 milisekundy dziennik leciał na dysk twardy, jeżeli macie, nie wiem, jakieś bardzo ważne dane, jak to mawiał mój wykładowca z programowania, jakieś na przykład statystyki z... Nie wiem, czy... Poczekajcie, bo miał takie fajne hasło. Z elektrowni atomowej w Chinach. No. A nie ma tego wykładowcy. Dobrze, więc droga na dysk twardy nie jest tak, nie MongoDB nie zmasakruje wam dysku. Pierwsze będzie pisało do pamięci, dopiero później będzie w takich odstępach czasowych fluszowało dane na dysk. I przychodzi kolejna rzecz, którą często wykorzystuje się podczas programowania, to są tak zwane write concernsy. Możecie stwierdzić, w jaki sposób wasz sterownik zwróci wam błędy. W przypadku tej pierwszej opcji sterownik wrzuci dane do Mongo i nie będzie się już w ogóle tym interesował. Padła wam sieć, cokolwiek go to nie interesuje. Druga opcja sprawdza, czy sieć, czy połączenie do Mongo doszło, ale też nie interesuje go to, czy ta dana weszła do bazy danych, czy została potwierdzony wpis. Czyli jeżeli macie na przykład jakieś dane, które potrzebujecie pakować do bazy danych i jak jakaś jedna czy dwie się zgubią, to nie ma problemu, to można tej opcji używać. I trzecia opcja to jest to, że Mongo mówi OK, zapisałem i dopiero wam zwalnia program. I czwarta opcja, która pojawiła się w Mongo 2.2 bodajże, to jest taka informacja, że twoje dane zostały zapisane na dysk do dziennika. Więc jak macie takie bardziej ważne dane, to możecie sobie to odpalić. I teraz generalnie MongoDB uwielbia dysk twardy i prealokuje sobie wszystkie dane na dysku. W sensie prealokuje dużo danych na dysku. On, tak jak tutaj macie napisane, prealokuje pliki o rozmiarze podwajającym się rozmiarze na dysku, więc jak macie dużą bazę danych i powiedzmy skończy mu się miejsce, to on nie zajmie wam 1 MB, tylko kolejne 2 giga. Tak? Więc tak robi i dzięki temu utrzyma szybkie zapisy. Ale w drugą stronę jest trochę jak Vista, czyli ile zobaczy, tyle weźmie. Więc mimo to, że usuwacie jakieś rzeczy z dysku, to one są tam, on może sobie coś tam zapisać, ale wasz system operacyjny nie odzyska tego miejsca. I żeby to odzyskać, trzeba robić bardzo skomplikowane operacje generalnie, więc MongoDB kocha dysk i nie będzie wam go oddawać nigdy. I teraz coś, o czym mógłbym znowu mówić kilka godzin, więc powiem to szybko. Replika sets. Czyli w pewnym momencie stwierdzamy, że jedna instancja bazy danych to jest za mało, bo wiadomo, że jeżeli nam powiedzmy wyłączą serwer, bo na przykład sprzątaczka wypnie kabel, to wtedy nasza aplikacja nie działa, więc dobrze mieć to jakoś zreplikowane, bo może równocześnie nie wypnie dwóch, tak? Więc replika sets to jest taki master slave na sterydach. Jak działa master slave, każdy z was pewnie wie. Łączymy się z jakimś, w przypadku zapisów, łączymy się z jakimś serwerem master, pakujemy do niego dane i zakładamy, że on sobie go rozpropaguje na wszystkie slajdy. Tak to działa, możemy czytać z wszystkich nodów, piszemy tylko do mastera. Problem jest taki, że jak wam się wywali master, to w sumie na jedno wychodzi, możecie czytać, ale pisać nie możecie, więc w sumie trochę was powoli zazwyczaj, chyba że robicie wtedy multimastera i w ogóle jest masakra. MongoDB wymyśliło coś takiego jak replika sety i to generalnie jest master slave, tylko taki na zasadzie, że wybieramy sobie naszego króla, czyli to jest instancja primary, czyli ten nasz master.
No a co jak nam zdechnie master? No umarł król, niech żyje król, wybieramy nowego. I mimo to, że umrze nam jedna maszyna, my mamy dalej set, który działa, który się replikuje i możemy na nim działać. Stary master wraca, podpina się do replika setu i zaczyna się synchronizować z nim. I co jest też ważne, my się łączymy z replika setem, a nie z pojedynczą maszyną. Czyli de facto my w naszej aplikacji musimy znać tylko jeden adres serwera. To znaczy lepiej wpisać więcej, ale generalnie jeżeli łączycie się do tego serwera, to on wam mówi spoko, spoko, ale ja tylko sprzątam, połącz się do tego, nie? Więc tak działa replika set. W bardzo szybkim, nie wiem jak to powiedzieć. Bardzo szybko wam powiedziałem, jak działa replika set. I teraz mamy coś takiego jak elekcja. Tu trzeba bardzo uważać, bo jedna literka się pomyli, jest słabo. Więc elekcja to jest wybór nowego primary. Ciekawe, czemu dziewczyny się bardziej śmieją, chłopaków. Więc elekcja jest w tym momencie, kiedy odpalamy nowego replika seta, albo kiedy zginą nam primary. Co jest ważne, każdy node może mieć jeden głos, chyba że to zmienimy, więc to jest konfigurowalne. I każdy node może mieć jakiś tam priorytet, czyli możemy stwierdzić, że ten serwer jest najmocniejszy i do niego chcemy pisać. Jak on padnie, to oczywiście wybierzemy kogoś innego, ale ten ma priorytet. Oczywiście priorytety są konfigurowalne, domyślnie każdy ma jedynkę. I co jest jeszcze piękne, to nie musimy mieć normalnych nodów wszystkich, tylko poza tym primary, sekundary, możemy mieć arbitra, jak chcemy, żeby mieć dodatkową maszynę, która głosuje w tym wybieraniu króla. To jest o tyle ważne, że replika sety wymagają trzech komputerów, czyli znowu wiecie, tam dwa to za mało. I możecie sobie wystawić na przykład na waszym serwerze aplikacyjnym takiego arbitra, on nie trzyma danych, on mówi tylko, że jest, jak trzeba głosować, to na kogoś głosuje. Kolejna sprawa to są serwery ukryte, które są serwerami, do których łącząc się do replika setu, nie gadamy z nimi. To jest idealne do backupu, wystawiacie sobie gdzieś w tle jakiś ukryty serwer i on sobie tylko ma te dane i możecie na przykład z niego robić fajne backupy. Te wszystkie z gwiazdką mogą głosować podczas wybierania primary. Non-voting, no to wiadomo, serwery, które nie głosują i tak zwane opóźnione dzieci, czyli serwery, które powiedzmy synchronizują się trochę w czasie do tyłu. Powiedzmy, możecie mieć opóźniony serwer o 10 minut i to jest piękne, jeżeli macie młodych programistów, jakichś studentów zatrudnicie i wiadomo, jak studenta zatrudnicie, to coś zepsuje i wtedy macie 10 minut na to, że to wam się nie synchronizuje. Więc to jest idealna opcja, jeżeli coś ma wybuchnąć, to po prostu to na uczelniach powinno to wprowadzać. Możesz na przykład stwierdzić, że za godzinę ma się zaktualizować dopiero, więc to jest fajna sprawa. I kolejna rzecz, która po prostu normalnie jest tak skomplikowaną rzeczą, a w przypadku Mongo jest trywialnie prosta, to jest sharding. Sharding jest wtedy, kiedy replika sety wam przestają wystarczać. Macie ogromną ilość danych, chcielibyście ją rozrzucić po większej ilości komputerów, żeby po prostu was system to uciągnął. Ostatnio bardzo chwalił się tym, że rozrzucił swoją bazę danych, Allegro to zrobiło. I w ogóle lansowali się przez kilka dni. Gdyby mieli Mongo, to by pewnie jakieś dwa dni to zrobili i by to działało. W największym skrócie taka produkcyjna baza danych z shardingiem składa się z tak zwanych serwerów konfiguracyjnych. One muszą być trzy obowiązkowo. I one utrzymują informacje na temat tego, co gdzie leży w bazie danych. Czyli jak podzieliliśmy sobie te nasze kolekcje, do którego z shardów, czyli tych serwerów, które przetrzymują dane, trzeba się odnieść, żeby wyciągnąć te dane z nich. I mamy coś takiego jak Mongosa. Mongos to jest taki cache tego konfigu, bardzo malutki, bardzo szybki, on trzyma tylko dane w ramie informujące nas o tym, gdzie się zapytać. On jest de facto cache'em tego konfigu, tak jak mówiłem. I dzięki temu możecie sobie takiego Mongosa postawić na serwerze aplikacyjnym
I dla waszej aplikacji to jest tak, jakbyście się łączyli do normalnej bazy danych. Łączycie się do tego Mongosa i on już wtedy wie, co zrobić, jak wyciągnąć te dane, żeby po prostu wam złożyć z tych wielu kawałków dane i żebyście otrzymali pełny wynik. Jest o tyle fajne, że jeżeli położą wam się serwery konfiguracyjne, to tak długo, aż nie zrestartujecie Mongosa, wszystko będzie działać. Więc no, zdarza się, że coś padnie i część rzeczy działa. Generalnie wszystko poza przenoszeniem ewentualnie danych. Bo Mongo wtedy działa tak fajnie, że wy nie musicie myśleć, które dane są na którym serwerze i czy któryś nie ma już za dużo. On wtedy automatycznie, jeżeli widzi, że któryś serwer jest za bardzo zapchany, to dystrybuuje sobie dane po wszystkich shardach w taki sposób, żeby optymalnie rozłożyć ruch. I o tyle jest to fajne, że shard to nie jest zazwyczaj pojedyncza maszyna. Bo to było niefajnie, jeżeli wam padnie jeden shard, to część danych tracicie. Więc każdy shard to jest replika set. Czyli generalnie, jeżeli coś wybuchnie, to prawdopodobieństwo, że wam się coś zepsuje, jest tak niewielkie, że no, praktycznie nie musicie się tym martwić w ogóle. I to działa automatycznie. Postawienie shardingu w MongoDB to jest, powiedzmy, nie wiem, jak to już raz robiliście, jakieś 40 minut skonfigurowania tego wszystkiego. Więc bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś ma ogromne dane, ja niestety takich nie mam, więc nie mam takich fajnych zabawek. Mam tylko replika set, no ale też jest fajnie. Więc MongoDB naprawdę jest skalowalne w każdą stronę i wiele firm, które przerzuca dużo danych, go używa. I teraz jakie są wady? No bo to tak musłodze, ale fajnie by było powiedzieć, dlaczego nie warto go używać. Więc jeżeli nie stać was na dysk twardy, nie używajcie Mongo. Bo naprawdę żre dysk i... No i po prostu niektórych nie stać na to, żeby dorzucić przy lekkim rozroście bazy danych 2 giga RAMu dodatkowe. To w pewnym momencie zaczyna naprawdę dosyć mocno rosnąć i powiedzmy, nie wiem, baza danych, która ma 4 giga, czasem potrafi zająć 7, tak? Bo to wszystko jest rozrzucone po tych plikach, on sobie to ogarnia, no ale wasz system operacyjny nie dostaje tego dysku. To jest rzecz, która jest mało fajna, jeżeli ktoś jest bajkopisarzem, na przykład lubi długie nazwy, tam jakiś pól, moja zmienna 4. I pamiętajcie o tym, że w każdy dokument sam sobie definiuje strukturę, więc ta cała struktura musi być zapisana do tego dokumentu. W przypadku baz danych relacyjnych macie tam kolumny, i one się muszą jakoś nazywać, więc struktura jest zapisana gdzieś indziej i się nie powiela w każdym dokumencie. W przypadku Mongo dokument sam definiuje swoją strukturę, więc jak ktoś ma bardzo długie nazwy, to one po prostu zapychają mu dysk. Tak zwany problem 100 milisekund, czyli jeżeli macie dane właśnie z elektrowni atomowej, to 100 milisekund może być dla was za dużo, jak wam coś padnie, ale możecie to zmienić. Możecie przekonfigurować Mongo tak, że na przykład co 2 milisekundy pisało na dysk. Jeżeli potrzebujecie mieć bardzo, bardzo dokładnie te dane zapisywać. No i ostatni problem to są tak zwane zapytania do samego siebie. Czyli jeżeli na przykład w SQL-u macie zapytanie, że wyciągnij mi wszystkie dokumenty, których pole 1 plus pole 2 równa się 6. Jest to w miarę szybkie zapytanie, to tutaj musimy robić to przez JavaScripta. Czyli de facto musimy wywoływać na każdym selekcie JavaScripta. No i to jest wolne, więc jeżeli macie jakieś takie dziwne zapytania, to jest to wolniejsze. Jeszcze co do agresywnego zarządzania dyskiem, możecie sobie uruchomić w Mongo taką opcję, żeby on pisał wam mniejsze pliki. I wtedy one mają 512 mega, te największe pliki, zamiast 2 giga. Ale to niestety go trochę spowalnia, no bo musi po prostu masakrować więcej pliki. Więc moim zdaniem to są wady na tyle słabe, żeby po prostu stwierdzić, że nie da się kochać tej bazy danych. I generalnie tak da się żyć w związkach bez relacji z MongoDB. I można to zrobić naprawdę fajnie i można się naprawdę dobrze bawić w takich związkach. I to tak bardzo szybko, myślę, na tyle.
czy ktoś ma jakieś pytania jeszcze, które nie pozwalają mu pokochać Mongodego? Dozi, ojej. Wspominałeś, że można tworzyć indeksy na dowolnych polach i tak. Indeksy są dosyć bogate. Tak. Czy MongoDB potrafi tworzyć indeksy samo, gdy przychodzi dokument z polem, które wcześniej nie było zindeksowane? Nie, musisz mu powiedzieć, które pola ma indeksować. Możesz mu powiedzieć, że ma być jakiś indeks na polu, który jeszcze nie istnieje w bazie danych. Jak ono dojdzie, to sobie go zindeksuje. Nie indeksuje dynamicznie, nie wiem, w sensie jakoś analizując obiekt, tak, o to ci chodziło, jaki dokument? Nie, w takiej opcji nie ma. Czy Mongo można jakoś używać do tego, żeby synchronizować dane, na przykład, że masz Mongo na mobilnej aplikacji i że ona synchronizuje z jakimś master serwerem, który jest gdzieś online? W sensie mówisz, że Mongo mam zainstalowane tutaj? Tak, w aplikacji. Nie znam kompilacji Mongo na RMA. Z tego co wiem, chodzi. To znaczy, jakbyś miał tam jakiegoś Linuxa, to pewnie mógłbyś to postawić. Czyli ale... pytam dlatego, że wydawało mi się, że CouchDB ma właśnie taką funkcję, a teraz. Być może. Być może MongoDB w tej chwili chodzi na Linuxach, na Macach i podobno na Windowsie. Więc nie ma żadnej takiej. On jest napisany w C++, więc to jest gotowa binarka, więc być może mógłbyś to jakoś przyhakować, ale domyślnie takiego rozwiązania nie ma. Ja raczej mówię w sensie takim, że wiesz, że właśnie ta NoSQL, te bazy danych NoSQL, one w moim odczuciu największa zaleta, o której właśnie nie wspomniałeś, dlatego ten punkt poruszyłem, jest taka, że można właśnie wykorzystać do tego, że one mają taką uwolnioną strukturę obiektową, żeby je ładnie synchronizować między device'ami, czyli na przykład między mobilnym telefonem a masterem. I to na pewno można w CouchDB robić. Nie chciałbym, żeby w moim telefonie ktoś mi rzucał 2 giga RAMu do pliku, który cały jest pusty, więc ale wydaje mi się, że w przypadku Mongo byłoby to dosyć słabe. Ale wiesz, dzisiejsze czasy są takie, że my praktycznie w każdym mobilnym projekcie ludzie chcą synchronizować bazę danych z mobila do serwera. To jest pusty. Tak, w przypadku Mongo miałbyś ciężko to zrobić, ponieważ sama synchronizacja danych, na przykład w replikasecie, wygląda tak, że masz tak zwany oplock. I to jest lock operacji i on ma pewien rozmiar. I powiedzmy, że ten oplock ma 4 giga i zapełnienie ci oplocka trwa, nie wiem, 2 godziny. Więc jeżeli padnie ci instancja powyżej 2 godzin i ona wstanie, to ona nie jest w stanie się doreplikować z jakiegoś czasu, tak? Bo ma tylko 2 godziny zapisanych danych u siebie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to Mongo się nie nadaje do takiej pracy z mobilnym? Nie, raczej nie, raczej nie. Ktoś jeszcze? Mówiłeś, że można indeksować dowolne typy danych? Tak. Obiekt też? To znaczy, zauważ, że tak, możesz postawić, jeżeli masz zagnieżdżony obiekt w środku, możesz postawić indeks na obiekcie. A możesz później wyszukiwać po tak. Właściwościach tego obiektu, tak. Tego chyba kiedyś. To znaczy, co jest co innego. Albo indeksujesz cały obiekt, tak, jak mieliśmy tutaj obiekt details, możesz na nim postawić indeks i wtedy szukać obiektami, albo w środku details location zindeksować. Więc cały obiekt tak indeksujesz, ale wtedy szukasz obiektami. Więc taki jest wybór. Czyli jak zindeksujesz cały obiekt, to nie wyszukujesz po poszczególnych jak jego... Haszuje. Tak. W taki sposób to mniej więcej działa. Kolega z góry był pierwszy. Jak się ma wydajność tej bazy danych w porównaniu do MySQL'a czy Postgres'a w przypadku bazy wielkości rzędu 100-200 tak? Myślę, że mogą będzie szybsze według, to znaczy to zależy też jak ją postawisz, tak? Z tego co czytałem różne dokumenty, w których ludzie testowali wydajność, generalnie Mongo jest szybsze z tego powodu, że operacje zapisu, one de facto lecą ci do RAMu. I te wszystkie zapisy na dysk lecą w tle. Tak? MySQL, jeżeli inno DB skonfigurujesz odpowiednio i na przykład trzyma ci wszystkie dane w RAMie, to też jest bardzo wydajne, tak? Więc to zależy, czy mówimy o MySQL-u, który sobie przyhakujesz i ustawisz tak, żeby był właściwie cache w RAMie, tak? Czy mówimy o MySQL-u takim po prostu. Więc tutaj, wiesz, bałbym się powiedzieć, że coś jest szybsze od czegoś, bo tak naprawdę poziom konfiguracji i dohakowania konkretnej konfiguracji będzie ci dawał finalną prędkość danego rozwiązania. Więc generalnie w takich standardowych zastosowaniach MongoDB będzie szybszy od MySQL-a,
od Postgresa prawdopodobnie też, ponieważ cała struktura danych wygląda inaczej, to w ogóle się wyszukuje inaczej, nie masz joinów, nie musisz łączyć tych takich rzeczy, więc samo podejście tutaj dokumentowe powoduje, że te zapytania są inne i zazwyczaj lżejsze, więc no, to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie. Ciężko powiedzieć jednoznacznie, czy będzie szybsze, czy nie, bo to zależy od konkretnego zastosowania i od konkretnej konfiguracji. Natomiast jeżeli robisz benchmarka typu pakujesz inserty, pakujesz selecty, tak, to będzie szybsze. Właśnie na instalacji Windowsowej, czyli na Windows Server, można coś takiego postawić i prawdopodobnie będzie chodzić, tak? Znaczy nie próbowałem, nie widziałem dawno Windowsa na oczy, więc mówię, że chodzi. Ktoś jeszcze? Ja. Bo tak patrząc, ja też jestem zafascynowany, gdybym w jakiś tam sposób mówił, to najczęściej znikała mi ta entuzjazm, gdzie na przykład bardzo wielu ludzi uzasadnia na przykład duże utraty danych, które właśnie ma na MongoDB. A pytanie, czy to jest dalej aktualny problem? Wiesz co, mi się nie zdarzyło. Znaczy, tobie się nie zdarzyło, no nie? Ale na przykład na Kworze wymieniają masę startupów, które zaczynały z MongoDB i z powodu tylko utraty danych zaczęli z tego rezygnować. To jeszcze powiem dlaczego. MongoDB w wersji 1 miało domyślnie wszystkie sterowniki miały save false, czyli one wrzucały dane i nie czekały na to, czy baza danych im powie, że się zapisało. Nowe wersje sterowników już to robią, czyli domyślnie mają opcję, że baza danych ci potwierdza zapisanie danych. I w przypadku, kiedy taki startupowiec nie doczytał dokumentacji, to wtedy mógł mieć problem, no bo wszystkie dane zapisywał bez sprawdzania, czy one się zapisały, więc jakikolwiek błąd wystąpił, to on o tym nie wiedział. Znaczy, z tego co widziałem tego tutaj, to też jeżeli na przykład nawet operacje były zapisane, że one odbyły się, to i tak jeżeli do tych 60 sekund się nie zapisze, to i tak też mam tę utratę na tym, tak? Tak, ale wtedy masz ten plik tego loga tych operacji. Więc jeżeli on ci się nie zapisze nawet, to MongoDB startując sprawdza tego loga i te wszystkie rzeczy, które się nie zapisały do tych 60 sekund, z tego loga importuje do plików, więc masz tylko 100 milisekund. Dobrze, a drugie pytanie jest takie, jak się ma podejście MongoDB do tego, że na przykład stare DBMS-y, na przykład Postgres, też zaczynają mieć taki trend właśnie JSON fieldów, czyli tworzą sobie JSON fieldy tylko dlatego, że na przykład faktycznie jest jakaś część, która ma stałą strukturę, tak, ale jest jakaś struktura, którą mamy, no, tak jak w Mongo, nie? Czyli nie potrzebujemy struktury stałej, na przykład, bo to będą pola opcjonalne, tak? Czyli jak się to ma do Mongo, bo widzę, że... Czy MongoDB się ma tak, że robimy swoje i mamy to w głębokim poważaniu. Więc jeżeli o to chodzi, tak się ma, wydaje mi się Mongo. Myślę, że Mongo nigdy nie pójdzie w to, że będzie można zdefiniować jakąś strukturę stałą, bo to jest właśnie cały power tego, żeby ta struktura była dosyć zmienna. Więc troszkę nie rozumiem pytania, w sensie czy co? Znaczy tak, bo jeżeli mamy na przykład Postgresa, który już ma JSON fieldy, no nie, to tak naprawdę jeżeli mam jakiś projekt, który istnieje, to tak naprawdę nie czuję potrzeby migrowania na Mongo. Bo nie rozumie idei struktury dokumentowej, w której możesz sobie pewne rzeczy, tak, które joinujesz. Tutaj de facto... Tutaj popatrz się, masz idealną... Jeżeli, to znaczy, rozumiem, że może ludzie nie czują potrzeby migrowania na MongoDB i w wielu przypadkach nie migrowałbym na MongoDB, ponieważ po pierwsze trzeba się nauczyć rozumienia tej struktury. Po drugie, nie ma czegoś takiego, że migrujesz dane 1:1 na Mongo. Jeżeli ty masz bazę danych, która jest relacyjna, to ty musisz zmienić całe myślenie o twoich danych, żeby je przerzucić do Mongo. Z tego powodu, że tam pewne rzeczy, gdzie na przykład tu sobie dojoinujesz, nie używa się tego, zagłębiesz na przykład, gnieżdżasz jakieś dane. I to masz wtedy bardziej podobne do obiektów twojej aplikacji, nie, niż do danych w Mongo. Znaczy, bardziej mi chodziło o kwestię tego, że pomimo tego pojawiają się rozwiązania w starych bazach danych, które po prostu ekstendują tą możliwość posiadania takich dokumentów. Myślę, że po prostu NoSQL zaczynają wymuszać to na takich rozwiązaniach po prostu SQL-owych, bo no, ludzie czują, że to jest lepsze dla pewnych przypadków wykorzystanie takich rozwiązań nie SQL-owych jest szybsze i bardziej dopasowane do tego, co robią. Więc no wiesz, no, konkurencja jest na rynku, czyli bardzo dobrze. Myślę, że obie bazy danych dzięki temu się rozwiną, prawda? Że mogą ze sobą konkurować w jakiś sposób. Ktoś jeszcze? Może coś? Nie.
Więc dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę ze mną jeszcze porozmawiać, to zapraszam. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to przyjdźcie jutro, trochę bardziej pobawimy się z Mongo już, że tak powiem, w konsoli i trochę spróbujemy sobie coś zaprojektować, bo uważam, że największym problemem MongoDB jesteśmy my, czyli nasza stara, zakłuta SQL-owa głowa. Więc jutro postaram się to zmienić. Dzięki.